Wszyscy wiemy, że w głębi duszy naprawdę boimy się kotów, zatem Creepy Kot to jest genialny pomysł. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest genialny pomysł na horror, tylko trzeba go nie spieprzyć. Niestety, Cmentarz dla Zwierzaków to jest już trzeci film serii, bo dostaliśmy dwie części pierwszej inkarnacji prozy Kinga, teraz nowa część, 2019 rok, nowy wielki kot Minecraft, co z 8 kilo waży i co, będzie strasznie? No nie, ale obejrzyjcie chociaż recenzję do końca, niech kot się pocieszy, że oglądacie go, a nie, że idziecie tylko dlatego, bo powiedziałem, że nie warto iść do kina. Cmentarz dla zwierzaków, jak już powiedziałem, no jest na podstawie prozy Kinga. King, jak wiecie, wydaje książki tak szybko, jak ja nagrywam filmy. Mniej więcej dwie w tygodniu jest w stanie napisać. Najdziwniejsze potwory są straszne, ma pewne tropy, które powtarzają się non-stop w jego książkach i wszystko się dzieje w Maine. Mamy jakieś dziecko, które ma dziwaczne psychiczne moce, na końcu jest niewytłumaczony potwór, dziwaczne zakończenie. No, mnóstwo jest takich dziwnych rzeczy. Jest problem z chrześcijaństwem, jest problem z pijakami. No wiecie, no takie klasyczne tropy. Ale jako, że proza jego przekładana na filmy jest od 30 lat mniej więcej, no to kurczę, no to były już dobre i złe filmy i Cmentarz dla Zwierzaków wydawało się, że materiał jest całkiem fajny, ponieważ mamy tutaj zabawę w coś w stylu zombie. Wracają osoby, które nie powinny wrócić. Jest sobie jakiś dziwaczny indiański czy nieindiański bóg, jest sobie jakaś taka mroczna siła, są sobie duchy, jest biedna rodzinka jak zawsze, skrzywdzona i dzieciaczki. Zatem wszystkie części mamy, trzeba to tylko dobrze ułożyć. Pierwsza wersja z lat 90. była trochę kampowa, trochę nudna, trochę prześmieszna. Ten kot, który był creepy kotem, który był oczywiście wrócił i był straszny, no był chyba bardziej sztuczny niż straszny. Nikt się specjalnie tego nie bał, ale zarobiło to tyle hajsu, że wystarczyło na sequel. Serio, był sequel Cmentarza dla Zwierząt. No i teraz teoretycznie rzecz biorąc dostaliśmy wersję, która nie będzie już kampowa, która nie będzie już przesadzona, która nie będzie śmiesznawa, a która wyciągnie z Kinga to, co najlepsze, tak jak zrobiono niedawno w It, prawda? W Pennywise'ie tutaj udało się zrobić naprawdę ciekawą historię. I ja muszę powiedzieć wam tak, że ten film niespecjalnie różni się od swojej pierwszej wersji sprzed 20 kilku lat, to po pierwsze. Po drugie, niespecjalnie się różni od książki i nie wie, co wyrzucić najwyraźniej. Po trzecie, ja nie do końca wiem, czy on zasłużył na miano horroru, ponieważ mimo tego, że byłem w kinie z osobą, która nie lubi horrorów, boi się bardzo łatwo i tak dalej, to nawet ona stwierdziła, że nie miała się tutaj czego bać. Ona nawet chciała się bać, ale nie było czego. Jest tutaj przegadana budowa, rodzina, musimy co chwilę pokazać, oni są tacy fajni, ale dzieje się tragedia, tragedia zmienia ich, ich ta zmiana wprowadzi do X, coś tam, coś tam. I wszystko się wlecze. I wlecze, i wlecze. Ja nawet na recenzję specjalnie wziąłem sobie kawę, bo mogę zasnąć tutaj. Jezus Maria! Jedyne elementy horrorowe, które tutaj zobaczycie, no to kilka, naprawdę kilka, nie powiem, że gore, ale krwistych scen, kilka, tak naprawdę w pierwszej połowie filmu jumpscare'ów, miliard dźwięków, które mają być straszne. Ja nie mam pojęcia, co to za głupi pomysł producentów albo reżyserów, żeby każda rzecz była obstrzona dziwacznymi dźwiękami. Te dźwięki napierdzielają w ciebie, non-stop są dziwaczne, wchodzisz do lasu, pół biedy, że las to dziwaczne dźwięki, jesteśmy w domu, to dziwaczne, mamy mnóstwo jakiegoś ambientu, dużo zabawy tymi dźwiękami, ale one są non-stop. Nie wiemy, co to znaczy zadbać o ciszę, a najbardziej irytujące to jest w momencie, akurat Jadu sobie poszła, ale w momencie, w którym mamy naszego złego kota i wyraźnie dograno mu dźwięki, dograno mu złe miauczenie, dograno mu złe jakieś pomrukiwanie i gdy ty patrzysz na tego kota, no to ty widzisz, ten kot tego nie robi. Naprawdę, uwaga, kot w ciszy, który się na ciebie gapi, w ciemnym pokoju się po prostu na ciebie gapi, jest bardziej creepy niż ten sam kot, który jest w samym pokoju i gapi się na ciebie i w dodatku dostajesz dźwięki. No kurna, no to
ktokolwiek z was widział kota, domyśli się, że no to nie jest normalne. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to jest horror, to nie ma być normalne, ale to wygląda na komedię w takiej sytuacji, a już jest taka cudowna scena, gdzie ten kot ma być straszny, bo właśnie zrobił coś bardzo złego i robi coś strasznego, ale efekt jest taki, że ktokolwiek ma zwierzęcie, widzi, jest takie piękne ujęcie, gdzie ten kot się cieszy i robi coś bardzo słodkiego. I ten dysonans jest bardzo, ale naprawdę bardzo widoczny. Mimo tego, że kot jest drugim najlepszym aktorem w całym filmie. Bo pierwsze miejsce, bez dwóch zdań, John Lithgow. Gdyby nie John Lithgow, to ja bym wyszedł z kina, byłem tak znudzony. Niestety Jason Clarke jedyne co robi, to w tym filmie przemija i on jest cudowną postacią drugoplanową. On się świetnie sprawdza jako tło, na przykład Planeta Małp, na przykład Winchester, ale on moim zdaniem wciąż nie ma ani odrobinki siły, by uciągnąć film i jeżeli ma ten film ciągnąć, to niestety po raz kolejny zawodzi. On będzie dobrym, nijakim bohaterem drugoplanowym, ale jako pierwszoplanowy, chyba że go naprawdę otoczycie nieustannymi wybuchami, to wtedy to jakoś zadziała. Zatem gdyby nie John Lithgow, który fajnie mówi, który nadaje swojej postaci jakiejś głębi, który sprawia, że nawet nie najlepsze dialogi brzmią ciekawie i ty naprawdę interesujesz się, co ten nasz John Lithgow zrobi, w ogóle chciałby się więcej dowiedzieć o nim, a masz w dupie tę rodzinę, no to ten film byłby praktycznie nie do przeżycia, bo właściwie oglądasz tylko kota, swoją drogą granego przez cztery koty i to jest fajne, bo widać, że przynajmniej dwójka z tych kotów to jest kot po zmianie, a dwójka przed. Okej, albo jeden, dwa, coś w tym rodzaju. I to troszeczkę widać, ale to widać dla mnie osoby, która, można powiedzieć, na kota się gapi codziennie. Ale to jest to, co moim zdaniem jest jedynym plusem tego filmu. Ja zastanawiałem się, czy mogę powiedzieć, że to jest film kompetentny i tak dalej. I w pewnym sensie tak, no bo nie jest obrzydliwie debilny, nie jest obrzydliwie nieudolnie zmontowany. On jest po prostu nudny, on jest po prostu nijaki. Jest takie ładne angielskie słowo, serviceable, czyli ujdzie w tłumie, okej, okay. Czyli tak wiecie, jak mamy taki poziom, taką linię, że przeskakujesz, prawda, że musisz podskoczyć na metr, dwa metry, coś takiego, nie strącić poprzeczki, no to ten film tak, oj, idealnie się prześlizgnął, poprzeczka się zachwiała, ale nie spadła i taki jest tego efekt. Czy to znaczy, że to jest zła adaptacja prozy Kinga? Bo jestem przekonany, że mam tu mnóstwo fanów Kinga i moim zdaniem nie. To jest bardzo dobra adaptacja prozy Kinga w tym względzie, że wierna książce, bo książki Kinga są mniej więcej w ten sposób pisane. Problem jest taki, że żeby to dobrze przełożyć na język filmu, trzeba naprawdę dużo wyciąć. Frank Darabont potrafił to zrobić całkiem nieźle, wiemy o tym, bo zrobił m.in. Zieloną Milę, potrafił to zrobić znakomicie Kubrick, bo wziął książkę i 3/4 wyrzucił i tylko fajne pomysły z niej brał i pracował i kreślił ile się dało. Swoją drogą dlatego King nie lubi tego filmu, ale najczęściej niestety, jeżeli chcemy dostać film, który będzie wierny książce, no to dostajemy film, który jest albo śmieszny, albo nudny. Śmieszny, Maximum Overdrive, reżyserowany przez Kinga, nudny, no to mamy ten przykład, a zresztą takich filmów może być całkiem sporo, bo będzie chociażby wersja Lśnienia telewizyjna, miniseria, którą się nie da oglądać. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o Cmentarz dla zwierzaków, bo jak robiłem notatki do tego filmu, to się ledwo co zmęczyłem, żeby napisać 5 linijek. Jest to dla mnie tak męcząco nijakie. I kurczę, jaka szkoda, bo moim zdaniem temat do ugrania jest fajny, zabawa z tym, z tą mitologią jest fajna, ale na przykład to, co jest najciekawsze w zwiastunie, czyli mamy taką pewną paradę dzieciaków, które mają pewien rytuał, ten rytuał coś oznacza, jest to związane z jakimiś magicznymi, dziwnymi, indyjskimi wierzeniami, to nie istnieje w filmie. To jest pokazane ujęcie, żeby było creepy, jest wspomniane w dialogu, żeby było ekspozycja i tyle. A gdybyśmy to zaczęli rozbudowywać, no to creepy dzieci w maskach plus creepy kot plus światy, zaświaty i tak dalej, nagle mamy znacznie ciekawszy materiał do budowania. Ale niestety reżyserzy i prawdopodobnie King, który wiadomo, on tam lubi maczać palce, powiedzieli nie, bądźmy wierniejsi książce i dostaliśmy tak zwanego snooza. Czyli śpimy, chrapiemy, ale no nie wychodzimy z kina, bo jest ciepło i wygodnie.
skoro temat Stephena Kinga się napatoczył, to może powiecie mi, czy macie jakąś ulubioną jego ekranizację, albo taką ulubioną złą, bo moim zdaniem jest całkiem sporo złych ekranizacji Kinga, które mimo wszystko są urocze. Na przykład dla mnie Dzieci Kukurydzy, które są creepy, potrafiłem się bać, ale jak obejrzałem je jeszcze raz, to już ten mój strach przeszedł bardziej w śmianie się, więc czekam na wasze komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć na patronite.pl/brody z kosmosu, zostać patronem, dołączyć do Brodatej Braci, by dostawać dodatkowe materiały, czy zdjęcia Kulona i Dziadu oczywiście, decydować o tym, jakie filmy i jakie komiksy mam recenzować na kanale, no i możecie mnie wysłać nawet do kina, więc jeszcze raz patronite.pl/brody z kosmosu, oczywiście subskrybować kanał, jeżeli macie na to ochotę, a my zobaczymy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!